kolejny bardzo ładny dzień w słonecznych Alpach. Z żalem opuściłem Tirol austriacki, który się bardzo pozytywnie zarekomendował na przyszłość. I powróciłem w rejon Gapy, czyli Garmisch-Partenkirchen, na stare śmieci, że tak powiem, gdzie wiem, że tu jest też bardzo fajnie. I już pomału te 50-60 km codziennie w stronę domu. Także teraz mamy tu jeden temat do zrobienia. Nie wiem, czy się uda go zrealizować, bo nie wziąłem mojego harnesu, uprzęży, alonży, nie mam nic z tych rzeczy, a mam tutaj Alpszpicę do zaliczenia jeszcze. Ale no to wymaga, tam są via ferraty, więc nie wiem, czy nie będę musiał znowu jeszcze za rok tu przyjechać ze sprzętem, żeby dokończyć dzieła. Ale wybierzemy się na trekking w stronę Alpszpic i tak będziemy tu spędzać, korzystać z pięknej pogody i z czasu nad tymi rwącymi potokami alpejskimi. Kolejny dzień w Alpach, nie można powiedzieć, że brzydki, ale dzisiaj w nocy była potężna burza, pioruny, które to jeden tak blisko z pierun siarczysty grzmotnął, że aż mimowolnie całe ciało mi zadrżało. Także burza w górach to jest niesamowite przeżycie. Polecam każdemu. Coś wyjątkowego. Dzisiaj ruszamy na taką lekką górę Kreuzek, która jest po drodze na Alpszpic. W związku z tym, że było brzydko, padało całą noc. Nie wiem, jaka będzie, jak jest pogoda, jak to się rozwinie. Więc nie wstałem o 7, żeby atakować. Ale jeszcze jutro mamy dzień, także dzisiaj zrobimy część trasy. A to mamy Alpszpic, Alpszpicbahn albo Zugspitzbahn chyba to się nazywa. Co godzinę w jedną, co godzinę w drugą. Turystów podstawiają, dwie kolejki. Jedna na Kreuzek, druga na Alpszpic. Wszystko zorganizowane w niemieckim stylu. A my idziemy na górę, podejście jest bardzo ostre. Tutaj sobie sałata zajada, koza zielarka, a my idziemy do góry. Postanowiłem zrobić taką rozwiedkę bojem, zobaczyć, gdzie jest woda. W jakich pozycjach, czy muszę brać wodę już z dołu, czy mogę ją gdzieś sobie uzupełnić później, jak wypiję, czy gdzieś później będzie. Planowałem jutro wchodzić na Alpszpic, ale na razie dobrze mi idzie, więc jak się dzisiaj uda, to czemu nie. Dochodzimy już do końca pasa zieleni i trzeba będzie forsować już te surowe skały. Patrzę z przerażeniem, jak ja mam to forsować. Bez uprzęży, bez ląży, bez asekuracji. Czy to jest realne? Pojedziemy bliżej i oszacujemy skalę trudności. Doszedłem do ściany. Serce już mi wali. Dopiero jestem u podstawy. Za chwilę zaczniemy walkę. Wygląda to całkiem bezpiecznie. Tędy jest droga. Widzę, że tutaj tu pójdę, tu, potem tam. Ale właściwa spinaczka się zaczyna.
Forsujemy, forsujemy. Myślę, że już ponad 1/3 sforsowana. Teraz tutaj, tu idziemy tu i atakujemy tu i pewnie tam, tamtą stronę. To może nawet połowa już zrobiona. Dla takich chwil warto żyć. Dziękuję, że mogę tu być i oddychać pełną piersią. Łatwiejsza część pokonana, czyli wejście. Zejście jest trudniejsze, bo jest człowiek bardziej zmęczony, łatwiej o błąd, czyli jest bardziej niebezpieczne. Ale weszliśmy całkiem. Czuję, że mam formę, także atakujemy Alpspitz. Garmisch-Partenkirchen, Alpspitz, this way. Robi się niebezpiecznie. Tu mamy jeszcze alpinistów, którzy po zdobyciu Alpspitz ewakuują się do strefy bezpiecznej. Tylko ja idę w górę. Krzyż, szczyt Alpspitz, zrobione bez uprzęży, bez wąży, bez kasku, metodą alpejską, na lekko, bez jedzenia, tylko telefon, kamera, kapelusz, wiadomo, kijki i niecały litr wody. Tutaj uwiecznić. Na cukrzpicę jest, a na alpszpicę nie ma. Także widzicie, jest godzina, dochodzi 15, wyszedłem o 10:30, bo nie wiedziałem, jaka będzie pogoda. 4,5 godziny na szczyt, 2600 coś, nie pamiętam ile. Szczyt Alpspitz i tylu ludzi. Tylu ludzi, jak widzicie, to są Alpy. Ale idziemy jeszcze, bo muszę dojść na sam szczyt, bo dopiero tu będę mógł powiedzieć, że zaliczyłem. Tu dojeżdżają dwie kolejki. Tu są feraty. No jest atrakcyjne turystycznie miejsce. I tylu ludzi. Ptaki po prostu tutaj rządzą. Oczywiście jest już późno, bo jest 15. Jestem dopiero na szczycie. Może tu będą jacyś ludzie. Przed chwilą rozmawiałem z panią. Powiedziała mi, że się pogoda ma zmienić. Będzie deszcz padał, więc ja tu nie zabawię. Szedłem i zaraz schodzę. Ale no, niesamowicie się cieszę. Miałem tutaj temat do dokończenia. Zaległy. Teraz którędy do cukrzpicy. Gdzie jest ta chata biwakowa? Czy tu będzie Jubilaumsgrad? Zaraz zobaczymy, czy będzie napisane Jubilaumsgrad, ale to chyba aż tu nie dochodzi. Nie ma. I nie wiemy, jaka wysokość.
sprawdzę w telefonie. Tu można biwakować. Jest osłona zrobiona, śpiwory. I tu można spać. Podejrzewam, że tu by trzeba było iść. To może będzie tamta grań? Ale tu jest wyższa grań. Niesamowite. Nikogo nie ma. No niesamowite to jest dla mnie. Jak to jest możliwe? Na tak atrakcyjnym szczycie. Garmisch-Partenkirchen. W dolinie. Także mam nadzieję, że się podobało. Że Alpy wam zarekomendowałem pozytywnie. Żebyście widzieli, porównajcie sobie, pojedźcie w Tatry, pojedźcie, nie wiem, w Bieszczady i zobaczcie, czy sprawia wam radość chodzenie w takim tłumie, w jakim ja tam chodziłem. A jak się chodzi tutaj? No wiadomo, to nie jest dla dzieci. To jest dla ludzi natrenowanych, bym powiedział, albo którzy chcą się natrenować. Zasługuje na to, co najlepsze. Spodziewam się tego, co najlepsze. I akceptuję to, co jest najlepsze dla mnie teraz. Zmiana pogody! Ewakuacja z gór jak najszybciej. W doliny. Do bezpieczeństwa. Opuściłem strefę śmierci i wróciłem do strefy życia. Łąk zielonych. Czyli psychicznie dużo lepiej, dużo bezpieczniej już teraz. Także opuściłem praktycznie samochód przede mną aż do końca. Natomiast martwi mnie to, co widzicie w tle za mną. Te chmury, ta pogoda. No byliśmy na szczycie, wydawało się, że jest pięknie. Ale dobrze, że uwierzyłem w informacji przekazanych przez życzliwych turystów, że ma się bardzo pogoda zmienić. Być może jest to jest przyczyna, że o godzinie 15 byłem ostatni na szczycie dzisiejszego dnia, czyli w sobotę. Wakacje, jest sierpień, sobota, najbardziej turystyczny dzień. Ja byłem ostatni i teraz nie wiem, zobaczymy, czy uda się suchą stopą wrócić do mojego mobilnego domu. A jeszcze trzeba jakąś strawę przygotować po całym dniu wtapiania tłuszczu z brzucha. Coraz gorsza sytuacja. Dotarliśmy z sukcesem do celu. Deszcz pada, także nie zdążyłem. Niestety. Ale nieźle.